Witajcie, mam na imię Paweł, jestem stąd, pracuję na co dzień u wrocławskiego dealera Yamahy na ulicy Żegiestowskiej 3. Na załączonym obrazku chcę Wam pokazać, co Darek właśnie odbiera i co nabył. Darek nabył motocykl XJ6, wersja Diversion z owiewką, czyli nadająca się do turystyki w rozumieniu uniwersalnej turystyki. Motocykl w wersji z ABS-em, poza naklejką, która oczywiście nie powoduje jeszcze ABS-u w tym motocyklu, poznać go po czujniku przy kole, to odróżnia wersję z ABS-em. Zresztą polecałem taką wersję Darkowi, w szczególności na początek, i jest to rozwiązanie bardzo dobre. Na pewno umożliwi mu większą frajdę z jazdy, będzie musiał mniej kontrolować wszystkie parametry ruchu. Słuchajcie, oczywiście owiewka, to powoduje, że ten motocykl nadaje się do na pewno większej ilości zastosowań, będzie bardziej komfortowy w podróży i oczywiście taki sam skuteczny w mieście. To jest tylko kwestia designu, natomiast owiewka powoduje w tej wersji jego większą uniwersalność. Słuchajcie, silnik znany, yamahowski, czterocylindrowy, więc tutaj grzeczny dołem, piekielnie szybki górą, więc po prostu można się jego uczyć etapami, aż dochodząc do jego granic i wtedy rzeczywiście daje frajdę jak prawie ścigacz. Darek dokupił crashpady. Te elementy ochronią motocykl od lekkich uszkodzeń przy jakichś przewrotkach parkingowych, wywrotkach, więc dają przestrzeń też na nogi, stopy w razie przewrotki na tą część. Motocykl dwuosobowy daje możliwość mu przewożenia kogoś bądź jakiejś osoby. Myśli, rozważał zakupie kufra, żeby go zastosować do swojej pracy, do przewożenia dokumentów. Słuchajcie, z tych parametrów to jest w zasadzie wszystko. A, to co mogę powiedzieć, to jest motocykl, który wrocławski WORD wybrał na motocykl egzaminacyjny i niech Was nie złudzi, to, że on wygląda inaczej, to tylko ta owiewka. Motocykl na egzaminie we wrocławskim WORDzie jest taki sam w wersji z lampą. Więc Darek w zasadzie się po kursie przesiada od razu na motocykl, który zna, którym potrafi się poruszać i który go nie zaskoczy. A przede wszystkim potrafi nim wykonywać sprawnie manewry. Darku, jeżeli uważasz, że jest jeszcze jakiś parametr dla Ciebie istotny, który ja pominąłem, to chętnie wyjaśnię. No myślę, że pożyjemy, zobaczymy. Tak jak już mówiłem Ci w poprzednim filmie, traktuję to jako pierwszy swój w życiu motocykl, kupiony wprawdzie przed sezonem, ale po okazyjnej cenie. Także no, jeżeli masz jakieś pytania, to po prostu zadaj w komentarzach poniżej. Ja lub Paweł z ulicy Żegiestowskiej od Yamahy Ci na pewno odpowie, no, oczywiście w ramach swojej wiedzy. Także koniecznie skomentuj ten filmik, jaki był Twój pierwszy motocykl. Jeżeli jesteś z klubu Yamahy, co myślisz o Yamaszce? Także do zobaczenia w następnym filmiku.